Sobota po południu. No dobra, więc wróciłam. Uwierzcie mi, nie było to łatwe. A potem Cortez w końcu zdecydował się powiedzieć mi o wszystkim. Mamy plan. Brzmi to nieźle, ale z drugiej strony nie mam zbyt wiele doświadczenia z planami. Aha, to znaczy Cortez i ja. Dobra, aha, i informacja o awangardzie, dobra. Dobra, proszę przeczytam tą notatkę, dobra. To. Jak chcecie, zatrzymajcie sobie, dobra, tą notatkę, chcecie wiedzieć. Pisze wszystko, no nie. Tak, dobra, już. Ajajaja, dobra, to zapiszę za chwilę. To idźmy do domu, czytam. Nie do domu, nie, ja nie chcę na randkę za kimś. Nie chcę tym palantem iść na randkę. O, nie, nie, nie. Dobra. Idziemy na koncert rockowy. Dobra, dobra. Co się gdzieś działo? Czyli do kawiarni, tak? Kawiarni? Czy do Fiony? Dobra, prośmy, czy ta Fiona jest w ogóle. Albo nie na koncert rokowy. Dawaj na koncert rokowy. Ja chcę na koncert. Rokowy. No. Dawaj na koncert rokowy. Rok. Aha, co tam? Trzeba się pogadać? No. Masz 10 nadgodziny, Charlie. Tak, niestety. Zostajesz na dzisiejszy występ? Jaki występ? Nie wiesz, kto występuje? Miałam ostatnio parę innych spraw na głowie, Charlie. Przepraszam. Ktoś dobry? Dobry. Żartując. Gra Ryan Dale. To ich pierwszy występ od dłuższego czasu. Coś w rodzaju powrotu do korzeni, zanim ruszą na wielką scenę. Dziś wieczorem. Świetnie. To doskonale, szczególnie dzisiaj. Muszę się trochę odprężyć. Tak? Co się stało? Właśnie spotkała mnie najdziwniejsza rzecz w życiu. Dziwniejsza niż to, co wydarzyło się tu wczoraj? O wiele dziwniejsza, uwierz mi. To znaczy, to, co się tutaj wydarzyło, można wyjaśnić. Hologram, gaz, trans, masowa sugestia. To trochę naciągane, nie sądzisz? Co? Bardziej niż inne możliwości? Że wszyscy wariujemy, albo że coś wdziera się z innego świata? Nie uważasz, że to dopiero jest naciągane? Nie wiem, co o tym myśleć, Abril. Wiem tylko, że w cieniach kryją się rzeczy, których nie potrafi wyjaśnić nauka. Świat kryje więcej tajemnic, niż sądzimy. Może. Więc o czym mi chciałaś powiedzieć? Co to za najdziwniejsze wydarzenie w życiu? I tak byś mi nie uwierzył. Sprawdź. Nie, naprawdę nie mogę. Jest jeszcze za wcześnie. Sama nie jestem pewna, czy w to wierzę. W takim razie powiedz mi później, dobrze? Być może. Jest tu gdzieś Emma? Nie widziałem jej, ale wie o występie, więc przyjdzie tutaj. O której zaczyna się koncert? Za niecałą godzinę. Podejrzewam, że sala zaraz zapełni się. Więc lepiej znajdź sobie jakieś miejsce. Dzięki, Charlie. Nie ma sprawy. Na razie. Dobra. Aha. Dobra, idźmy na koncert. Ja. A, co się dzieje? Dobra. A, idzie nasza psia psiuła, Emma. Co nam wszystko doradzi, ty? Więc gdzie byłaś przez cały dzień? Nie było cię w szkole. Nie było cię w pracy, a Fiona powiedziała mi, że znowu szukasz Corteza. I szczyt wszystkiego. Zak chwali się, że umówił się z tobą na randkę. Co jest grane? O rany, Zak. Kompletnie zapomniałam. On mnie zabije, jeśli się nie zjawię, oczywiście. No dobra, więc to prawda. Umówiłaś się z tym balandem. Powiedziałam mu, że łże jak pies. Potrzebowałam pewnych informacji. I sprzedałaś się, żeby je zdobyć? Abril, ty oszalałaś. Będziesz musiała go rozczarować. Obiecałam mu. Temu strachowi na wróble. Taką obietnicę składa się tylko po to, żeby ją złamać. Abril.
To obietnica, muszę iść. Nie idę z inną żoną randkę. Masz rację, zostaję tu. Masz rację, zostanę tu. Dziewczynka, no. Jest tu paru chłopaków, którym powinnaś się dzisiaj przyjąć. Ja chłopaka. Ty też potrzebujesz chłopaka. Potrzebujesz chłopaka, bo muszę z kimś porównać mojego. Nie masz wyboru. To naturalny porządek rzeczy. Myślałam, że przyszłyśmy tu posłuchać muzyki. Jasne. Z tyłu, żebyśmy mogły pooglądać męskie tyłeczki. Nie wiem, które miejsce jest dziwniejsze. Markuria czy Fridge Cafe? Jaka Markuria? Nieważne, dobra. Więc jakich chłopaków szukamy? Racja, patrz i ucz się. O, no, jaka będzie scenka? Aha. Rozdział trzeci. Przyjaciele i wrogowie. Jej. Kurde. Masz oka, co? Dobra, kaca ciągnie. Nie muszę tak dużo pić. A może muszę? Nie. Ale bądź co bądź, zwiedziłam równoległy wszechświat, co tłumaczy tę dziwną tendencję do zwijania się w pozycji embrionalnej i zapadania w sen. Nie, żeby mi się to specjalnie podobało, ale chyba muszę znaleźć tego Warrena, o którym mówił mi Cortez, na Hope Street. Jakby tego było mało, muszę jeszcze uważać, żeby nie wpaść dziś na Zaka. Pewnie jest nieźle wkurzony, że go zostawiłam, a Zak potrafi się naprawdę wkurzyć. I dobrze, że go olałam, całe szczęście. Nie chciałam tego wysłuchać tekstu. Dobra, stąd na pamiętnik. Niedziela, 30 lipca 2209. Kurde. Drogi pamiętniku, zapisz tylko coś, żebym potem nie zapomnieć. Kochana April, następnym razem jak ktoś powie słowo przeznaczenie, uciekaj od niego co sił w nogach. Dobre, to są teksty. Tak, musimy znaleźć tego całego Warrena na Hope Street. Dobra, okej. Okay.